placebo i jakie są objawy tego zaburzenia oraz dlaczego tak bardzo lubi nawracać nawet pomimo wprowadzenia antybiotykoterapii. Odpowiem w tym filmie na wszystkie te pytania. Ja nazywam się Anna Marciszewska, jestem dietetyczką kliniczną. Na co dzień prowadzę gabinet online, w którym zajmuję się m.in. pacjentami z SIBO. SIBO to takie zaburzenie, w którym występuje przerost bakterii w jelicie cienkim. I co ważne, w jelicie cienkim tak naprawdę fizjologicznie występują bakterie, oczywiście w znacznie mniejszej ilości niż w jelicie grubym, ale celem terapii SIBO nie jest to, żeby całkowicie oczyścić jelito cienkie z bakterii, tylko żeby w pewien sposób zmodulować ich ilość w tym miejscu. Wyróżniamy kilka rodzajów SIBO. Jest SIBO wodorowe, czyli takie, w którym występuje przerost bakterii produkujących wodór i w tym przypadku dosyć często pojawiają się biegunki. Jest też SIBO metanowe, tak zwane IMO, i tutaj jest przerost metanogenów, często występują tu zaparcia. Oczywiście też jest bardzo często SIBO mieszane, czyli zarówno metanogeny, jak i bakterie produkujące wodór występują w nadmiernej ilości. Jest też SIBO siarkowodorowe. W celu diagnostyki SIBO aktualnie stosuje się oddechowy test wodorowo-metanowy, który powie nam o tym, czy właśnie jest przerost metanogenów lub bakterii produkujących wodór. Co ważne, lepiej zdecydować się na ten wodorowo-metanowy niż na sam wodorowy, który jest delikatnie tańszy, ale możemy wtedy otrzymać fałszywie negatywne wyniki, ponieważ jeśli mamy przerost metanogenów, to przy takim teście nic nam niestety nie wykaże. Jeśli w teście wyjdzie nam, że rzeczywiście SIBO u nas występuje, to następnie warto udać się do gastrologa, który prawdopodobnie zaleci antybiotykoterapię. Najczęstsze objawy SIBO to przede wszystkim duże wzdęcie, gazy, biegunki, zaparcia, bóle brzucha, nudności, niekiedy także zgaga, niedobory pokarmowe, więc jest tego całkiem sporo, ale jak widzicie, nie są takie specyficzne objawy, po których od razu można rozpoznać, że jest to SIBO. Dlatego też warto wykonać ten test, żeby się upewnić. Ponadto szacuje się, że nawet ponad 80% osób z zespołem jelita drażliwego napotka na swej drodze właśnie SIBO, ponieważ szczególnie nieleczony zespół jelita drażliwego będzie faktycznie główną przyczyną SIBO, będzie mógł być główną przyczyną SIBO. Nieleczony, czyli tutaj aktualnie leczenie przy zespole jelita drażliwego polega głównie na dopasowanej indywidualnie diecie. Tu polecam przede wszystkim dietę low FODMAP. Znajdziecie bardzo dokładny opis tej diety w moim filmiku, który tutaj podeślę. Co jeszcze? No właśnie, jeśli chodzi o terapię SIBO, niestety jest to takie zaburzenie, które lubi sobie nawracać. Szacuje się, że około 44% osób, które przejdą terapię SIBO, antybiotykoterapię, to w ciągu 9 miesięcy nawróci to zaburzenie. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim z tego powodu, że SIBO występuje z jakiejś przyczyny. Jeśli my tej przyczyny nie znajdziemy, to cały czas będą takie sprzyjające warunki do powstania SIBO i prawdopodobnie faktycznie SIBO znowu się pojawi. Więc myślę, że takim priorytetem przy leczeniu tego zaburzenia jest znalezienie prawdopodobnej przyczyny, bo nigdy nie mamy pewności, czy to, co obstawiamy, jest jedyną przyczyną. Więc warto jest się przyjrzeć wszystkim przyczynom przerostu flory bakteryjnej w jelicie cienkim i jeśli to jest możliwe, to zminimalizować lub wykluczyć. Dlaczego nie wszyscy na świecie mają SIBO i jakie mechanizmy bronią nasze jelito cienkie przed tym rozrostem bakterii? Jest ich całkiem sporo. Jednym z nich jest wędrujący kompleks mioelektryczny. Jest to taka gospodyni naszych jelit, która powoduje poprzez skurcze mięśni gładkich wydalanie treści pokarmowej, która gdzieś tam jeszcze zalega w jelicie cienkim, dzięki czemu warunki takie, które mogłyby sprzyjać bakteriom, bo pozostała treść pokarmowa w jelicie cienkim, to jest coś idealnego dla rozrostu bakterii, po prostu te warunki nie zostają spełnione, bo jest to jelito fajnie oczyszczone. Co ważne, ten kompleks nie działa od razu po posiłku, tylko musimy poczekać jakieś 2-3 godziny, mieć taką przerwę między posiłkiem
czynnikiem jednym a drugim, żeby ten kompleks zaczął działać. Dlatego już tu widzimy pierwszą możliwą przyczynę SIBO, takie częste podjadanie, niezachowywanie regularnych pór posiłków, no ale przede wszystkim właśnie takie rozciąganie posiłków na kilka mniejszych przekąsek i w efekcie niezachowywanie tych odstępów czasowych między jednym posiłkiem a drugim. Kolejnym mechanizmem obronnym są nasze enzymy trawienne, które mają działanie bakteriobójcze. Czyli jeśli mamy problem z wydzielaniem enzymów trawiennych, przykładowo mamy niedokwasotę w żołądku, albo nasza trzustka wydziela za mało enzymów trawiennych, albo nasza wątroba wydziela za mało żółci, no to rzeczywiście też są to sprzyjające warunki do rozwoju SIBO. No i kolejnym, myślę, bardzo istotnym elementem jest perystaltyka jelit. Jeśli ona jest znacznie spowolniona, to są to idealne warunki dla rozwoju SIBO, no bo po prostu treść pokarmowa dłużej zostaje w jelicie cienkim. Co możemy zrobić, żeby SIBO nie nawracało? Na ten temat znajdziecie u mnie w sklepie cały prawie dwugodzinny webinar, gdzie tłumaczę wszystkie możliwe przyczyny, suplementację, dietę, wszystko, na czym naprawdę warto się skupić. Jeśli potrzebujecie indywidualnego wsparcia, no to oczywiście zapraszam na wizytę online. Ale podsumowując tak w skrócie, żeby już dać Wam znać, o co mniej więcej chodzi, no to przede wszystkim tutaj na początku współpracy próbuję doszukać się zawsze przyczyny, ewentualnie proponuję jakieś dodatkowe badania diagnostyczne. Jakie są częste przyczyny? No przede wszystkim stosowane leki, tutaj szczególnie inhibitory pompy protonowej bardzo sprzyjają SIBO, także długa antybiotykoterapia. Jeśli chodzi o inne choroby i zaburzenia, również mogą znacznie wpływać na SIBO. Przykładowo nieleczona niedoczynność tarczycy, cukrzyca nieprawidłowo wyrównana, insulinooporność też nieleczona lub stosowanie nieprawidłowej diety przy tym zaburzeniu. Bardzo, bardzo dużo jest możliwych przyczyn, jeśli chodzi o choroby. Także tak jak już wspominałam, właśnie nieprawidłowa perystaltyka jelit, nieprawidłowe wydzielanie enzymów trawiennych, to może być związane z jakąś chorobą, ale może być nawet związane z tym, jakie my mamy podejście do jedzenia. Jeśli jemy coś w pośpiechu, w ogóle się nie zastanawiamy nad tym, co mamy na talerzu, to już to może być przyczyną, że mamy za mało enzymów trawiennych i nieprawidłową perystaltykę jelit. Jeśli mamy za mało aktywności fizycznej, to również może znacznie wpłynąć na naszą perystaltykę. Więc trzeba tak ogólnikowo spojrzeć też na swój tryb życia. Jeśli mamy za dużo stresu, za mało relaksu, to też może mieć istotny wpływ. Kolejnym elementem no jest oczywiście antybiotykoterapia, która przez w bardzo wielu przypadkach jest przepisywana, chyba że są znaczne przeciwwskazania. W trakcie antybiotykoterapii zawsze polecam Saccharomyces boulardii. Jest to jeden z najlepiej przetestowanych probiotyków przy SIBO. Nie jest w stanie skolonizować się, osiedlić się w jelicie cienkim, więc jest naprawdę bezpieczny. A z drugiej strony zauważono, że na przykład Xifaxan czy Metronidazol mają znacznie lepszą skuteczność, gdy łączymy stosowanie tych antybiotyków razem z Saccharomyces boulardii. Co więcej możemy zrobić? No oczywiście dieta jest szczególnie istotna. Poprzez dietę chcemy nie tylko osłabić florę bakteryjną w jelicie cienkim, ale musimy przede wszystkim wzmocnić florę bakteryjną w jelicie grubym, ponieważ słaba flora w jelicie grubym również jest częstą przyczyną SIBO, więc nie możemy w przypadku SIBO przejść na dietę bezbłonnikową, bez owoców i warzyw, bez orzechów, bez pełnoziarnistych produktów zbożowych, no bo to jest prosta droga do nawrotu. Tu często jest zalecana i ja też przyznam, że w swojej praktyce to stosuję. Wprowadzenie diety low FODMAP po zakończeniu antybiotykoterapii. Jest to związane z tym, że nieco może to zmniejszyć ryzyko nawrotu. A druga sprawa jest taka, że tak dużo osób ma równocześnie SIBO, zespół jelita drażliwego, że możemy od razu sprawdzić, czy rzeczywiście ta dieta może pomóc. Możemy tutaj wprowadzić też drugą fazę, zobaczyć, czy na pewne produkty reagujemy źle. No i jeśli tak, no to warto zindywidualizować sobie tą dietę, żeby też nie dopuścić do nawrotu SIBO. Dosyć dużo suplementów diety może okazać się pomocnych, poza tym probiotykiem, o którym już wspomniałam.
No i dużo, dużo kwestii związanych ze stylem życia. Jest to niesamowicie szeroki temat. Jeśli potrzebujecie indywidualnej pomocy, to tak jak już wspomniałam, zapraszam Was serdecznie na wizytę. Dawajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście się czegoś jeszcze dowiedzieć na ten temat lub na temat innej choroby, szczególnie związanej z jelitami, ponieważ to jest temat, który uwielbiam, ale no w swoim gabinecie też współpracuję z wieloma osobami, które cierpią na różne inne choroby, więc jestem otwarta na Wasze propozycje. Zapraszam Was serdecznie do subskrypcji, do dawania łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.